Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. W Niemczech rząd i instytucje państwowe, policja używa samochodów produkowanych w Niemczech. BMW, Audi, Volkswagen. We Francji, jak wiemy, rząd i instytucje państwowe wożą się Peugeotami, Citroenami, Renówkami. W Czechach Skody i dalej już nie ciągnę, bo każdy kraj wspiera swój produkt. A jak to wygląda w Polsce? Na przykład promowanie polskiej motoryzacji przez pana Tuska. Zamiast reklamować polskie autobusy, na przykład Autosan, woził się zagraniczną marką. Wspiera produkty, tylko nie polskie. Wspiera rynek pracy, ale nie polski. Komenda Główna Policji kupuje dużą ilość samochodów. Jakie to są samochody? Oczywiście, nieprodukowane w Polsce. Koreańska Kia i tak by można, szanowni państwo, mnożyć. Tak, panie premierze, wspieracie polskich producentów i polskich pracowników. Panie premierze, dlaczego polski rząd nie promuje produktów polskiej motoryzacji? Dlaczego nie wspiera miejsc pracy w polskich fabrykach? A może pan, panie premierze Piechociński, da przykład i przesiądzie się do samochodu, który jest produkowany w Polsce? Jakim pan samochodem jeździ? Pewno nie polskim tutaj. I pokaże proszę pan polskim kończyć pracownikom zakładów samochodowych, że nie tylko pan mówi, ale też czyni. Dziękuję.